samemu też przybyło mi siwych włosów przez niego, bo kiedyś mieliśmy program w Orange Sport z Krzyśkiem Stanowskim. Zaprosiliśmy króla, żeby opowiadał o hazardzie. Stano wysłał mu pieniądze, bo przecież Grzesiu nie miał za co przyjechać. Później w swojej tej książce, o której wspomniałem, Grzesio przyznał, że nie zamierzał się na program wybrać. Pieniądze wziął, przepił z Sebastianem Milą na plaży. No i tyle było. Kilkanaście dni temu zmarł Stanisław Terlecki, jeden z najbardziej uzdolnionych, ale też niespełnionych polskich piłkarzy. Człowiek, którego połowa życia to był piękny, amerykański, bogaty sen, ale druga połowa już przypominała koszmar. Terlecki zmarł w Łodzi, niemal zapomniany, niemal opuszczony, bez grosza przy duszy, podczas gdy wcześniej był naprawdę milionerem. Na tej kanwie chciałem Wam właśnie opowiedzieć, przedstawić 8 przerażających historii. 8 najgłośniejszych finansowych upadków w historii polskiej piłki. Pierwsze miejsce na tej liście finansowych upadków zajmuje Radosław Kałużny. Dla mnie to jest przerażająca historia. Poznaliśmy ją z biografii Radka Kałużnego, którą napisał wraz z dziennikarzem Mateuszem Karoniem. Dla mnie Kałużny, no jeszcze wydawało się, że jeszcze wczoraj gra w piłkę, jest reprezentantem Polski, gra w Bayerze Leverkusen, w dobrych klubach, a z tej książki dowiaduję się przerażających rzeczy. Powiem szczerze, że z tych 8 przypadków ten jest dla mnie jakiś taki najbardziej straszny, bo tutaj dochodziła też przemoc domowa. Radek Kałużny bardzo otwarcie opowiedział o tym, jak miał trudne relacje z ojcem, nieraz to była przemoc fizyczna, uciekał z domu. No i później wielka kariera, może wielka za dużo powiedziane, ale dobra kariera, dużo pieniędzy i jakieś takie totalne zatracenie. Kałużny w tej książce przyznaje, że stracił wszystko. W dużej mierze przez rozwód, jak twierdzi, z pierwszą żoną. Obliczył, że te rozstania z kobietami kosztowały go ponad 6 milionów złotych. I piłkarz, który naprawdę był królem życia, pamiętam z grupowania reprezentacji Polski, przyjeżdżał pięknymi samochodami, sam świetnie się prezentował jak model, na końcu został praktycznie z niczym. Najbardziej chyba przerażający fragment tej książki był taki, że musiał sprzedać ostatnią cenną rzecz, jaką posiadał, iPhone'a. Oddał go do Lombardu, dostał za niego 1500 zł. Wielu z Was pewnie pamięta, pracował w firmie DHL, później u rodziny na budowie. Teraz też podobno pracuje fizycznie. Trener Janusz Wójcik, książka, tak samo biografia autorstwa mojego redakcyjnego kolegi Przemka Ofiary. O ile Kałużny stracił co najmniej 6 milionów złotych, jak twierdzi, to Janusz Wójcik otwarcie przyznał się do straty ponad 4 milionów złotych. Mówi, straciłem dorobek całego życia, a przecież wszyscy pamiętacie, jaki był Wójcik. No Wójcik dbał o swoje interesy, o interesy piłkarzy też, ale jednak bardzo dobrze zarabiał. No to on jest autorem słynnego powiedzenia kasa misiu kasa. No sam tej kasy zgromadził sporo, bo jako trener ponad 4 miliony złotych, to jest przecież milion euro tak naprawdę. No niestety, Wójcik powierzył te pieniądze pewnej osobie, która miała je zainwestować na początku, jak mówił nam wujo, żarło nieźle, no ale później wszystko się skończyło. Przyznał tutaj w tej książce, że miał nawet plan, żeby zastrzelić tego, jak to mówi oszusta. Udał się do niego do domu, ale ostatecznie odpuścił, bo stwierdził, że i tak tych pieniędzy nie zdoła odzyskać. To był moment przełomowy, moim zdaniem. To był finansowy upadek Janusza Wójcika, z którego on już nigdy się nie podniósł. Mirosław Okoński, wiadomo, świetny były zawodnik Lecha Poznań, HSV Hamburg, jeden z najlepszych obcokrajowców, jak to się mówi, w historii Bundesligi, no ale jednak może nie ponad piłkę, ale równie co piłkę kochał kasyno. Oko z reguły nie chciał powiedzieć, ile dokładnie przegrał, ale trafiłem na taki wywiad z nim dla magazynu Football, w którym powiedział, że zarobił w życiu 2 miliony niemieckich marek, no i praktycznie wszystko poszło. To by dawało kwotę na dzisiejsze około 4 miliony złotych, także też bardzo, bardzo duża strata. Grzegorz Król, były piłkarz Lecha, Polonii Warszawa, Amiki, bardzo fajny chłopak, ale jednak od 21 roku życia, jak też napisał w swojej biografii przegrany, no uzależniony od kasyna, które zabrało mu wszystko. Grzegorz Król podliczył, że stracił 3 miliony złotych. Samemu też przybyło mi siwych włosów przez niego, bo kiedyś mieliśmy program w Orange Sport z Krzyśkiem Stanowskim. Zaprosiliśmy króla, żeby opowiadał o hazardzie. Stano wysłał mu pieniądze, bo przecież Grześ nie miał za co przyjechać. Później w swojej tej książce, o której wspomniałem, Grzesio przyznał, że nie zamierzał się na program wybrać. Pieniądze wziął, przepił z Sebastianem Milą na plaży. No i tyle było. Kolejne miejsce, Igor Sypniewski. Rozmawiałem z jego znajomymi, oceniają straty Igora na 600-800 tysięcy euro, a więc jakieś 2,5, może trochę więcej miliona złotych. Bardzo fajny chłopak, ale no od początku ten alkohol nie dawał mu żyć. Do tego doszedł hazard.
No Igor zupełnie się pogubił, dzisiaj nie ma nic, ma nieco ponad 40 lat, za sobą lekki udar, wywołany prawdopodobnie tym, że łączył branie leków z alkoholem. No kilkanaście razy próbował zerwać z nałogiem, ostatnio ponoć mu się to udaje, oby było wszystko jak najlepiej. Andrzej Iwan, kolejna postać w naszym zestawieniu. Sam Iwan mówi, że przegrał jakiś milion, stracił jakiś milion niemieckich marek, czyli ponad 2 miliony złotych. W tamtych czasach mógłby za to Iwan kupić jakieś kilkadziesiąt mieszkań w Krakowie, tam gdzie mieszka. Niestety mieszka, nie ma pieniędzy, też nie. Iwan w książce Spalony, która była bestsellerem, też przyznawał się do dwóch prób samobójczych. Na szczęście mu się to nie udało. Mam nadzieję, że już nigdy do tych pomysłów nie wróci. Też człowiek, którego jak się zna, no nie sposób nie lubić. Szczery, otwarty, mówiący co myśli prosto w oczy. No ale też człowiek, którego zgubił hazard, który tak jak mówię, przegrał wszystko. I na koniec Kazimierz Dejna, wielka legenda polskiej piłki. Tutaj troszeczkę inna historia, no bo miał 350 tysięcy dolarów oszczędności wraz z żoną, ale jeden z ich znajomych, jak twierdzą, oszukał ich, pieniądze zupełnie przepadły i to był podobno też początek końca Kazimierza Dejny, który mocno się tym podłamał. Wiadomo, jak skończyła się ta historia 1 września 1989 roku na autostradzie w San Diego. Prowadzący samochód pod wpływem alkoholu Kazimierz Dejna wjechał w tył meksykańskiej ciężarówki. Nie ma śladów hamowania. Nie wiadomo dlaczego, czy zasnął za kierownicą, są też inne hipotezy, no niestety to już mu życia nie wróci. Także to jest lista moim zdaniem przerażająca, ale warto ją znać, warto pamiętać, moim zdaniem warto te książki przeczytać, ponieważ no one mogą nauczyć, może kogoś uratują, no jak po prostu tego swojego życia nie poprowadzić. Na koniec mam do Was pytanie, która z tych historii opisanych przeze mnie najbardziej Was przeraża, którego piłkarza, trenera najbardziej Wam szkoda, a może według Was ktoś się powinien znaleźć na tej liście, a go nie umieściłem. Zapraszam do dyskusji, pamiętajcie również o obejrzeniu moich poprzednich vlogów, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Jeśli Wam się podobał odcinek, łapka w górę. Dziękuję, widzimy się za tydzień.